Dzięki funduszom europejskim udało nam się wyremontować byłą strażnicę Wojsk Ochrony Pogranicza, która była w okropnym stanie technicznym, a teraz, jak Państwo widzicie, będzie służyć mieszkańcom. W środku jest stacja pogotowia ratunkowego, rehabilitacja dostępna dla wszystkich mieszkańców, na zewnątrz piękny parking, urządzona siłownia, plac zabaw, docelowa będzie także posterunek policji. Projekt ten sprawił, że jesteśmy bliżej miejscowej ludności. W Bieszczadach pracujemy w trudnych warunkach topograficznych i pogodowych. W przyszłości w tym budynku będziemy pracowali razem z policją, drzwi w drzwi, więc bezpośrednio przełoży się to na bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Mamy tak, laser, lampy, prądy, masaż, gimnastyka. To wszystko, co potrzeba, mamy na miejscu. Naprawdę jest ok, wszystko jest bardzo dobrze. No, gdyby nie było tego ośrodka, no, mamy, to byłoby źle po prostu, tylko dlatego, bo mamy tu spełnia wszystkie funkcje, jakie są mieszkańcom potrzebne. No, uważam, że jest bardzo dobrze. Oby tak dalej, nic dodać, nic ująć. Planujemy także umiejscowić tutaj podmiot ekonomii społecznej, spółkę, która będzie zatrudniała docelowo 10 mieszkańców naszej gminy. Jest pomysł na to miejsce, powstał biznesplan, spółka będzie chciała zaangażować mieszkańców w tworzenie miejsc pracy, w rozwój miejsca i w świadczenie usług tutaj lokalnie. Cieszymy się bardzo, że fundusze europejskie spływają do naszej gminy, do gminy, która jest trudna do życia, a inicjatywy te pozwolą naszym mieszkańcom znaleźć pracę i poprawić swoje warunki bytowe. Chcielibyśmy, aby takich inicjatyw było coraz więcej, żeby tych pieniążków spływało coraz więcej i żeby nasi ludzie czuli się bezpieczni i bogatsi.